W trosce o bezpieczeństwo w Aquanet działa profesjonalnie przeszkolona, nieetatowa drużyna ratownictwa chemicznego, składająca się z pracowników różnych działów. Regularnie przechodzi ona szkolenia oraz ćwiczenia praktyczne, również pod okiem kadry szkolącej ze Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej. Opowiada Agnieszka Arabska-Opala, kierowniczka serwisu obiektów produkcji wody i oczyszczania ścieków i nieetatowej drużyny ratownictwa chemicznego oraz starszy kapitan Jacek Breś, wykładowca Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej. Chlorownia na terenie stacji jest obiektem szczególnie chronionym i zabezpieczonym. Mamy zabezpieczenia obiektu, jest to zabezpieczenie środkami chemicznymi wodą. Mamy własną ochronę, nikt niepowołany nie wejdzie na teren stacji, a ponadto dysponujemy własną drużyną ratownictwa chemicznego. Jest to 12 ratowników, którzy szkolą się, współpracują ze sobą, a także współpracujemy z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej. Każdy z ratowników może wejść do budynku tylko w specjalnym ubraniu gazoszczelnym. To ubranie w całości jest scalone z rękawicami, z kapturem i z butami. Uniemożliwia ratownikowi kontakt z otoczeniem, a tym samym chlorem. Mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa chlorowni, została wybudowana komora neutralizacji. Jest to jedyny taki przypadek w Polsce, który umożliwia neutralizację zawartości całej beczki 500-kilogramowej w jednym miejscu. Raz na kwartał ratownicy nieetatowej drużyny ratownictwa chemicznego doskonalą swoje umiejętności ratownicze razem z Państwową Strażą Pożarną. Na terenie przedsiębiorstwa Aquanet S.A. znajduje się nieetatowa drużyna ratownictwa chemiczno-ekologicznego, która od kilku lat cyklicznie wykonuje ćwiczenia przy współpracy ze Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Również dzięki uprzejmości zakładu kadeci Szkoły Aspirantów mogą tutaj się szkolić z zakresu likwidacji zagrożeń przy wyciekach chloru. Mamy opracowany scenariusz polegający na tym, iż kierowca, który przywozi transport 5 ton beczek, ulega wypadkowi, a beczka, która została przywieziona, ulega rozszczelnieniu. Beczka jest kierowana do budynku chlorowni. Tam poprzez specjalne urządzenia jest wprowadzona do komory neutralizacji. Akcja kończy się umieszczeniem beczki w komorze i szczelnym jej zamknięciu, a także załączeniem systemu wentylacji, dzięki któremu cały chlor z beczki trafia w bezpieczne absorbery. Sama drużyna dysponuje zakresem materiałów i urządzeń, które umożliwiają jak najszybsze usunięcie jakichkolwiek awarii. Ja sama stanowię drużynę ratownictwa chemicznego. Jestem bezpieczna, czuję się bezpieczna i wy także powinniście czuć się bezpiecznie.